Siemaneczko, cześć i czołem. Czeski z tej strony, gramy dalej w Medieval Dynasty. No i co? Dzisiaj chyba zasiejem sobie tutaj tak pole koło swojej chatki. Miej 15 kratek pola i one się robi... Gdzieś tutaj widziałem to. Budynki. Rolnictwo. Pole. One nic jakby nie kosztuje. Czekajcie. Ja sobie na razie tutaj. Koło domu. O, okej. Okay. No dobrze. Jedna krok. A można więcej od razu zrobić? Gdzie to jest? Domy. Rolnictwo. Pola. Pola układają się w siatkę sektorów. Każdy pojedynczy może być obsiany, ale tylko jednym rodzajem nasion lub sadzonki. Pola wymagają różnych zabiegów rolniczych, takich jak karczowanie, nawożenie, oranie, sianie oraz zbieranie. Okej. Okay. Kurczę. Można, nie można więcej zrobić tych pól. A może można, tylko trzeba było przeciągnąć. Zaraz sprawdzimy to. Rolnictwo, a jakbym chciał usunąć, powiedzmy. O. Okej, okay, nieważne. Żeby budynki, rolnictwo... Można większe. Dobra, tam zrobiłem. Kurczę, tylko teraz bym chciał to usunąć. Nie wiem, czy to można jakoś. Łuki. Rolnictwo. Na przykład. A młotkiem. I zniszczenie. O. Tak, dobra. Okej, okay, działa. Bardzo dobrze. To zróbmy jeszcze raz pole. Czy ciągle mi się to kiełbasi, gdzie to jest? Wydobycie, tu rolnictwo. Zróbmy teraz tak. Tu. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, i dwa. To będzie 15. Zrobione. Wykarczuj pole. Nie wykarczowano. Motyka. Motykę sobie zrobiliśmy drewnianą, tak więc cyk. W łapę pod siódemkę niech będzie. Gdzie to jest tu? A, dobra. Każde pole po prostu motyką jedziemy. Okej. Okay. Dobra, nie jest takie trudne. I skomplikowane. Na razie przynajmniej. Użyźnij pole nawozem. O kurde. Czekajcie, gdzieś ten nawóz miałem. Pokupowałem przecież, nie? To ja teraz mogę to... To działa, pusty worek. W pustym worku... Możemy nawóz, tak? Robić, czy jak to wygląda? Aha, nawóz. Mamy teraz nawóz. Pole, sad. Pole. Ziarno żyta.
Nawóz, o. Tylko jak to wygląda? Okej. Obsiej pole, zaoraj pole. A dobra, teraz puste. Aha, dobra, trzeba było. Dobra. Zaczynam rozumieć. Nawóz. Magazyn żywności, tak jest. To trzeba będzie zrobić. Będzie trochę też łatwiej, bo już nam wydobywa kłody. Tam nasza nowa. Kurczę, nie pamiętam jak ona miała imienia. No ta co mieszka z Gerwazym. Dobra, dobra, to rozumiem. Zaczynam rozumieć, jak to działa. Dobra, i teraz, żeby zaorać, to trzeba motykę. Jeszcze raz, motykę. Dobra. No dobra. I właśnie tam widziałem też wcześniej wasze odpowiedzi od kogoś, żeby jagód po prostu nie sprzedawać, bo one są taniutkie do sprzedaży, ale żeby zostawić i one będą, jak się zepsują, to będzie z nich nawóz. To by było naprawdę dobry pomysł, powiem szczerze. Dobra, nawóz i teraz tak, teraz mogę sobie pole. Na przykład pszenicę nie, ale chciałem teraz kapustę, marchew na przykład, nie? Zarządzanie uprawami. Możesz szybko przejrzeć stan zagospodarowania swoich upraw, przechodząc do zakładki zarządzania uprawami. Jest to miejsce, gdzie znajdziesz także harmonogram pracy mieszkańców, w którym rolnicy otrzymują instrukcje, gdzie konkretnie rodzaje roślin powinny być wysiewane. Ej, tu można się naprawdę tutaj obawić. Na razie to sami będziemy. Dużo odblokowaliśmy, jeszcze stodołę też odblokowaliśmy. Wybuduj stodołę i wybuduj magazyn żywności. Magazyn żywności to tam wybudujemy gdzieś jakby w naszym centrum dowodzenia. Tam gdzie mamy też magazyn surowców. Żeby to wiecie, wszystko było koło warsztatu. O, koło warsztatu pierdykniemy magazyn żywności. Ue, a ja zaraz... Czekajcie, bo ja muszę się napić. Bo tutaj chłop zaraz padnie z pragnienia. Dobra. Zasiedziemy sobie dzisiaj marcheweczki. Syk. Wszystko. Wszystko. No. I niech rośnie. Wybuduj budynki, stodoła, magazyn żywności. Dobra, a zobaczmy teraz, bo technologia nam odkryło się troszkę. Prosty dom to już mieliśmy. Chata myśliwka, chata zielarska. Magazyn żywności i stodoła. Za to bym się dzisiaj chciał zabrać też. Czyli przede wszystkim magazyn żywności. Domy? Nie. Magazyny. Magazyn żywności co? 8 kłód wymaga. To sobie zobaczymy. Bo powinno być tych kłód. Nie ma dużo. Teraz pytanie, czy
kłody nam odkłada tam nasza koleżanka? Czy jak to wygląda? I co, już do domu? Nie za szybko? Piekiera. Czekaj, tu jest kłody chyba. Znaczy, no niby są tu kłody. Ale nie wiem, jak to wygląda. Tutaj jest tylko siekiera kamienna. Może za wcześniej? Żeśmy przyszli? Znaczy, bo problem polega na tym, że tutaj widzę kłody jakby, nie? Ale ich jakby nie ma. Czy ja jej kazałem ścinać kłody? Powiedz. Nie, na pewno tak. Wydobycie, drewutnia. Tylko być może po prostu jeszcze jest za wcześniej. A, 3 kłody przez cały dzień. Może trochę zmienimy jej. Nie. Dało się jeden dzień? 18 to jest. Produkcja, jeden dzień, całość. Aha. Dobra, ona 3 kłody po prostu wyprodukowała. Aha, dobra, bo ona to zmienia na deski, bo ja desek dużo dałem do robienia. Zmieńmy to w takim razie. Desek dużo i też dużo opału. Zmieńmy w takim razie więcej kłód. No, może aż nie aż tyle. Żeby opał mieli. Dobra, mniej więcej tak zrobimy na razie. Chciałem też wasze odpowiedzi, żeby zarabiać na robieniu siekier. Noży. Ale mi bardziej by zależało, żeby te noże robić i siekiery dla naszych. A, jak będziemy w przyszłości mieli dopiero... W przyszłości mam nadzieję jakiejś niedalekiej. Jagody. A to jeszcze niedojrzałe. Będziemy tutaj zbierać też jagody. W przyszłości jak będziemy mieli, wiecie, więcej... Mam w ogóle coś żarcie w kieszeni? Mięso, ale surowe. A właśnie, to będzie od razu przy okazji. Bo jak zrobimy wydobywanie kamieni kiedyś, to wtedy myślę, że możemy się też skupić na tym, żeby... zacząć zarabiać, powiedzmy, na sprzedaży noży, nie? Mięso. No weź. Dobra. A, przy okazji. Czy ty masz noże? Nie, nie masz noży. To jest właśnie to, nie? Że tutaj, o. Studnia, nie. Produkcja. Nie, wydobycie. Powiedz. Bo ty tutaj już nie masz noży. Ja bym tobie zrobił noże, rękodzieło. No tak. A ty kufnie. Jest, teraz też się zastanawiam, też jedna taka rzecz, czy jakbym na przykład... Włożył te noże do... nowy poziom, przetrwanie. Możemy już prawie wszystko tutaj zrobić. Solidny jak skała. 10 mniej otrzymanych obrażeń. Atleta o 10 zużycie kondycji. To mi się podoba, bo ja dużo biegam. Ruszenie się w wodzie. Ja bym zrobił sobie atletę, bo ja tutaj dużo biegam po tych wszystkich wioskach. Czekajcie, bo jeszcze chyba mogę rozdać tak. Dobra. Idźmy do domu. Właśnie też się zastanawiam, czy jak włożę na przykład noże do magazynu tutaj surowców. Nie, to by było głupie. Ja się zastanawiam, czy oni by brali na przykład te noże stąd. I używali. Kamień. Weź ten kamień. Się przydają.
przydadzą. Patyki jeszcze weź. Dobra. Teraz pytanie, ile ja mogę zrobić? Mam kamienie. Możemy zrobić 4 noże. Miałem zrobić 4, a robię 1. Cyk, więcej, to teraz 3. Cyk. Zrobimy 3 siekiery też. 4 siekiery. I położymy je tam do, żeby mieli na roboty. Odblokowałem kuchnię, odblokowałem. Oh yes. Kuchnię dla naszej żonki, oczywiście, bo ona chciała. Bardzo. Kurde, to mamy dużo, dużo roboty przed nami. Ha, mało czasu. A tu jeszcze z Samborem trzeba pogadać. Znaczy nie trzeba w sumie. Gadamy sobie z nim kiedy indziej. Patyki odłóż. Jutro też. Tyk. Jutro też. Te ziarna to sobie na razie będziemy nosić przy sobie. Dobra, idźmy od razu. Jak już mamy tutaj rzeczy. Odłożyć siekiery i noże do tych. O. Tyle było z mojej pochodni. Jeszcze ma jedną siekierę. Ale będzie miała więcej. Proszę. Żeby dobrze się pracowało. Noże. Proszę. Żeby dobrze się pracowało. Pochodnie by się przydało jeszcze zrobić. Jeden patyk do pochodni. O, cyk. Ja bym sobie jeszcze może zrobił od razu dwie. Pochodnie. I słomy. To musimy pobiec nad brzeg. Złap z... Okrotka. Okrotka rysła pełna. Mniszek lekarski. Podobno to jest też do leczenia. Czy ja bym sobie... Kurczę, no wszystko bym... Teraz znowu sobie pomyślałem właśnie, żeby też zrobić ognisko im z siedzeniami takie, żeby mogli sobie wieczorem siedzieć. A nie tam stać i się gapić nie wiadomo co. 20 potrzebuje trzciny, żeby od razu sobie zrobić ten. Pochodnie dwie. Jak od zebrałem niechcący, dobra, trudno. Cyk. Ciemność, nic nie widzę. Cyk. Dobra. No i voilà. Pieczone mięso, wilcza jagoda, bukłek z wodą, spoko. Pieczone mięso byśmy... Także jeść od razu nie można z tego. Mam od razu to zjadł. Tymczasem... Niszek lekarski i... To krótka, na razie przeniesiemy tutaj. Nasiona na razie też sobie przedłożę tutaj, żeby to nie nosić z sobą. Mam dużo tych rzeczy, pusty worek. Pochodnia. Tylko to są takie rzeczy, które mi się przydają w większości. Pusz. Pieczone mięso. Weźmy sobie całość. Podjedzmy, bo już nasz Racimir zaczyna głodować.
Ekwipunek, jedzonko. Racimirze. Podjedz. Dobra. Leonardy, tu moją żonkę. A ta druga, czekaj, bo ja się zastanawiam, jak ona. Muszę zapytać. Fryda. Fryda idzie spać. Ale tak oddzielnie. Żeby czasem gerwazy jej tam. To nie, nie. Dobra, Leonarda. Nie musisz sprzątać. Jak się miewa nasze małe królestwo? Wszystko idzie gładko. No i elegancko. Śpi. Następny dzień. Wybuduj magazyn żywności przede wszystkim dzisiaj byśmy chcieli wybudować. Wód to tutaj w ogóle chyba nie ma. Znaczy jest jedna. Ale to dobra, to ja sobie dzisiaj kłody sam załatwię. Tam 8 było potrzebnych. Na magazyn żywności. Dwa klony i będzie prospera. Tyk, tyk, tyk. To by się też... Stodoła jak stodoła, tylko że... My... No, czemu nie chcesz wykopać, chłopie? No co jest? O, dobra. Okidełki. Magazyn żywności zrobił latający patyk. Jakie rzeczy tylko w mojej wiosce. Przydałoby się zrobić ten magazyn żywności. Chciałbym zrobić tutaj. Naprzeciwko. Budujemy. Oh no. Motek. Motek, kłoda i patyki. Jak tam wygląda sprawa z kłodami i z patykami. Weźmy sobie. Naprodukują więcej. Młotek sobie zróbmy. I ile się da, tyle próbujemy tutaj dorąbać. Kłody brakuje. Ale patyki spróbujmy. Trochę kłody trzeba tutaj porąbać też jeszcze. A i jeszcze słomę też. Kłody. Sporo kłody będzie potrzeba. Ile słomy? 8, 8, 16, 32 słomy. To może od razu sobie załatwmy słomę na dach, żeby już mieć. Dobra, jest. Pozbierajmy trzcinę cukrową. Jestem ciekawy, czy też słoma czasem nie będzie efektem ubocznym, jak będziemy mieli opola, pola jakiejś pszenicy czy czegoś. Bo to by było dosyć logiczne. Wtedy nie będziemy się musieli chodzić, kurde, zbierać tutaj, nie? Co tam? Leonarda, nie masz co robić, nie? Mojej kuchnię zbudować też. I będzie gotować dla nas. Jak jeszcze mamy tutaj właśnie ten magazyn żywności.
I czemu tutaj? Jak mam właśnie już ten magazyn żywności, to będzie elegancko. I podejrzewam, że też oni z magazynu żywności sobie sami dobierają, tak? Chyba. Jeżeli będzie po prostu żarcie w magazynie żywności, to oni sobie będą sami brać, żeby żreć. Tam pójdziemy ściąć tą osamotniony klon. Się męczył chłop. Do tu trzciny. Tutaj byśmy mogli siano zbierać. Widzę. Zetmij jeszcze ten tutaj klon. Jeszcze taki osamotniony. Okidoki. Matko, szczurko, taki teraz ciężar nas doniosę na swoich barkach. Kamienie by trzeba pozbierać i faktycznie może porobić te noże, posprzedawać czy coś tam, kurde. Tutaj sporo mam kamieni, widzę. Ja to lubię automatyzację. Kurde, tych kłód to trochę będzie. Widzę. O, tu jeszcze patyki. Jesteś brudny. Oko. Idziemy się umyć. I już jestem czysty. Pewnie nam mięso złapało, no. Zastanawiam, czy... Chyba nie będę robił nowych pułapek, szczerze powiedziawszy. No, tutaj nawet się nie złapało. Nie będę robił nowych pułapek, bo w sumie wszystko to, co mogę z tych pułapek teraz uzyskać, to mi gerwazy robi. To jest magia, zobaczcie. A nie, dobra, leci. Myślałem, że... Cyk. Bierz kłody do kieszeni. Panie, pan chce mnie tym świerkiem zabić? Dobra. Wracamy. Spróbujemy dokończyć tutaj budowę. A to jeszcze pewnie nie damy rady, bo tutaj dosyć sporo kłód trzeba było. Zabraknie mi kłód jeszcze. Może mi narąba... nie jest może tak dużo. Aczkolwiek pomoże. Jeszcze trochę kłód. I trochę patyków. Tak więc zetniemy chyba te jedno ten świerk. Ale to chyba nie wiem, czy to załatwi nam już.
Jakby też nam zrobić automatyczne wydobycie kamieni, to by nam sporo ułatwiło w sensie robienia tych szczał. Bo kamienne strzały nam się na pewno przydadzą. Dobra. Jeszcze coś. Uj, jeszcze tutaj w środku. No nie, jednak woda. Mam nadzieję, że już tam jest jedna. Nawet są dwie, ale potrzebuję tylko jedną. Reszta niech tam będzie. O. Magazyn żywności. Mięso. Puszmy tu mięso na przykład, nie? Magazyn żywności zrobiony, to teraz by się przydało stodołę. 10 kłód. Dobra. I co? Poczekamy. Czekamy, aż mi zrobi te kłody. Fryda. A my się zajmiemy zbieraniem kamieni i jakby za waszą radą zrobię sobie tych sporo noży. O! Beczki! Mąka! Siemię lniane. Dobra, kurczę, to może faktycznie ja bym się tak porozglądał. Podobno jeszcze jakieś worki przy mostach, czy coś tam takiego. Może faktycznie ja bym się porozglądał. Może pójdziemy do... Albo czekajcie, bo do Sambora byśmy mogli się przejść. Jak wyglądamy z czasem? 12 coś. Ja pójdę chyba do Sambora, przy okazji robiąc tego questa, ale mam nadzieję, że po drodze też znajdę jakieś fajne rzeczy. Podobno też, jak wyglądam w ogóle z udźwigiem. Prawie jesteśmy pełni. Musiał większość zostawić, ale to teraz tak, bo mąkę to zostawimy pewnie tutaj. To się przyda pewnie tu kiedyś. Przecież to jest, nie jest żywność. Rodzaj składnika ziemniczego. Rodzaj pożywienia. Rodzaj nasiona. Teraz znowu się zastanawiam. Czy ja powinienem tą mąkę zostawić tutaj? Czy może właśnie w tym magazynie żywności, żeby... Właśnie, bo jestem ciekawy, czy z mąki jak zostawię w magazynie surowców, bo jak będziemy mieli kuchnię, to skąd będą brać mąkę? Ciebie lniane zostawimy. Dobra, idźmy do Sambora, a po drodze mam nadzieję, że trafimy jakieś fajne panty. Tutaj na pewno nie, bo tutaj tu już przechodziłem kilka razy. Ale powiedzmy, że po
drugiej stronie. Bo pójdziemy tutaj i pójdziemy sobie tą drogą tutaj. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Rozglądajmy się. O. Dzień dobry. Ja tutaj coś... Kamienna szała. Na zmysłach chyba nie zobaczę. O. Wino jabłkowe. Niam, niam, niam. Będzie można się napić. O. Butelka wina. Ale to chyba wszystko. Możliwe, że coś przegapię, bo jak to ja, jestem zawsze ślepy. No ale to się mówi wtedy już trudno. Coś tam wyhaczyłem, coś tam zebrałem. Więc nie jest najgorzej. Teraz idziemy tą ścieżką tutaj. Króliki biegają. Pięcioły walą w drzewa. Tam gdzieś spierdziel jakiś królik. Jakiś most, ten płotek. Tutaj taki płotek zrobiony. A bo tu jest wiocha, tu jest borowo. Walkie-talkie. Idziemy prosto. Idziemy do Sambora. Zobaczymy, co on tam wymyślił nowego. Przy okazji... Babka lekarska. Właśnie też tam widziałem, żeby te babki lekarskie zbierać, ale kurczę... Nie chce mi się na razie. Jak zrobimy chatę zielarza, to on wtedy będzie zbierał. To dużo roboty dla mnie. Właśnie przy okazji by trzeba było... O, jest jakiś kolejny wózek rozdupcony. Kamienny nóż. Proszę. Skóra. Poproszę. Patyki nie. Coś tu jeszcze jest? Pióro. No dobra, weźmiemy pióro. Patyki te podziękuję. Tak. Ja tak mało widoczne czasami są te itemy tutaj. Ale chyba wydaje mi się, że wszystko żem zabrał. A fajne to jest tutaj, że robią takie właśnie, zrobili takie losowe rzeczy tam co sezon, dwa sezony, nie pamiętam, ktoś tam pisał właśnie o tych, że można po prostu znaleźć losowe jakieś miejsca, losowe z itemami. Podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. Lecimy dalej. Lecimy do Sambora. O, a tutaj są te bagna. Jestem ciekawy, czy to są aligatory. Albo krokodyle. Na bagnach. O, nie mają wody. Albo jakieś inne surowce tutaj, które można znaleźć tylko na bagnach. O, jest kolejny wózek. Tamtej dwójce to trzeba będzie robić, kurde, w wiatrze te... O, kamienny nóż jest kolejny. A będzie i skóra też. I futro.
no, coś tam dostałem, ale jakiś szału to nie robi. Idziemy inną drogą z powrotem od Sambora, ale u niego to ja bym jeszcze chciał, zaraz z nim pogadamy, tylko ja bym chciał jeszcze, bo tutaj były te drewniane figurki i one były takie dosyć, pamiętam, że kosztowały. Ma tu sporo w ogóle gliny. O. Drewniana figurka. Dlatego ja pozbieram te drewniane figurki. A nie wiem, dlaczego w ogóle są te drewniane. To ten Sambor tutaj tak właśnie po prostu porobił? Czy to znaczy, czy to może znaczy, że tutaj są jelenie, czy nie wiem co? Patrzcie, wszędzie to wkoło tej gliny. Takie porobione te figurki. Nie wiem po co, przez kogo, na co. O, łopata też jest tutaj. O, glina po prostu leży. Bez kopania. Drewniana łopata, cyk. Dziękuję. Ale widzę, że tutaj u Sambora możemy... byśmy mogli naprawdę dużo... wykopać gliny, jak będziemy potrzebować już kiedyś, nie? Czekajcie, gdzie jest? Aha, to bo się już zaczynam gubić. O Jezus Maria, armia figurek. Poproszę. I butelka wina. Nawet dwie. Coś mi się wydaje, że Sambor po pijaku tutaj te figurki robi i zgubił też trochę wina, ale to trudno się mówi. Sambor, co ty byś ode mnie chciał? Bo ja tam tych mam. Czemu ci to tyle zajęło? Witaj, słyszałem, że mnie szukałeś. Musisz ją zabić. Hola, spokojnie, o czym ty mówisz? O tej pierdzielonej sobie, że ciasna, nie słyszysz jej? Sobie? Nic nie słyszę. Jesteś głuchy? Jak możesz jej nie słyszeć? Nie mogę już tego znieść. Spróbuj ochłonąć i opisz problem, postaram się pomóc. Mogę spać przez tego przeklętego ptaka. Huka, huka i huka i huka. On ma zginąć. Czemu się tam z tym nie zajmiesz? Ja już nie poluję. Mówisz poważnie? Przecież dosłownie mieszkasz w chacie myśliwego. Nie ja ją zbudowałem. Myśliwy zmarł jakiś czas temu. Po prostu się tu wprowadziłem. Lubię to miejsce. Przynajmniej lubiłem, zanim pojawiła się ta zafajdana sowa. Pozwolisz, że zapytam? Nie, nie pozwolę. Kupujesz teraz mięso, czy jak? Nie widzę żadnych zwierząt hodowlanych. Posłuchaj mnie, ty mały bachorze. Nie muszę ci jeszcze niczego tłumaczyć, ani teraz, ani w ogóle, ale jeśli przez to się zamkniesz, to nie kupuję mięsa. Ostatnio głównie jem warzywa i zboża. O, wegetarianin. O, to dokładnie to, co jem. To, co je moje jedzenie. Ale piękny pojazd. Kurde, jaki ty jesteś wnerwujący, westchnienie. Robiłem dużo rzeczy za życia. Złe rzeczy. Rzeczy, które nigdy nie powinny się zostać zrobione. Przez nikogo. Jednak to się zmieniło, kiedy poznałem twojego wuja. Pozwoli mi zadość uczynić. Przynajmniej w pewnym stopniu. Zatem, kiedy nasze drogi się rozeszły, złożyłem obietnicę samemu sobie. Koniec z przemocą. Nigdy więcej nie chcę więcej krwi na swoich rękach. Ale jeśli nie przestaniesz gdakać na nerwach, to odwołam tą obietnicę. Czy tego właśnie chcesz? Proszę wybaczyć, drugi panie. Mam sowę do upolowania. Co najgorsze, że ja słyszę tą sowę. Ja to nie jest sowa. Ziomek? Bo... cię uszczelę. Spadaj, pracuję. Co tutaj robisz? Nie twój interes. O, wydaje mi się, że mój. To ty jesteś tą przeklętą sobą. Nie wiem, o czym mówisz, kolego. Na twoim miejscu bym się sobie poszedł. Czy ty w ogóle wiesz, co robisz? Tak, zarabiam najłatwiejsze pieniądze w swoim życiu. Tylko to mnie obchodzi. Doprawdy widzisz? A ja właśnie zostałem wysłany, żeby ukatrupić tą hałaśliwą sobę. To miała być groźba? Zważ na swoje słowa. Skończę znowu. To nie mnie powinieneś się obawiać, lecz mojego zleceniodawcy. Tak? A kto to niby jest? Sambor. Nie znam żadnego Czekaj, czy ty powiedziałeś Sambor? Dokładnie.
Słuchaj, człowieku, nie chcę żadnych problemów. Ktoś mi zapłacił, żebym tutaj przychodził od czasu do czasu i udawał osobę. Nie miałem pojęcia, że igram z twoim szefem. Pójdę stąd i już nigdy nie wrócę. Pozwól mi odejść. Wyluzuj, powiedz mi, kto cię wynajął i ruszaj w drogę. To Walrat mieszka w Tutkach. Tylko wiem. Przysięgam, wierzę ci i mam nadzieję, że nie zawiodę się na tobie, bo inaczej... Nie zawiedziesz, cała prawda. Nigdy tutaj nie więcej nie wrócę. To spitalaj, bo ci jeszcze... Kurczę, zaraz sięgnę z łuka. Ja tu już łuk wyciągam, żeby na sowę polować, a tutaj jakiś kurde gość se chucha. Zająłem się tą sobą. Martwa? Nie, ale poszedł, już więcej nie wróci. Poszedł? Wiem, że to zabrzmi niedorzecznie, ale to nie była tak naprawdę soba. To był wynajęty mężczyzna, który udawał sobę. Co ty bredzisz? To absurd. Uwierz mi, wiem. Podobno zostały mu zlecone przez kogoś o imieniu Volrad. Znasz go? A to ci zasraniec. Naprawdę mnie nabrał. Czyli znasz? Pewnie, że znam. Był jedynym z nas nieśmiertelnej pięści. Naprawdę? Sowa? Powiedział, że mieszka w Tutkach. Tak, to niedaleko stąd. Razem z rodziną sprzedają tam osły. Co było oczywistym wyborem, bo sam jest osłem. Chętnie bym go poznał. I poznasz, bo dostarczysz mu ode mnie mało pewną przesyłkę. Nie ma sprawy co takiego. Wyjątkowa niespodzianka, ale będziesz musiał po nią wrócić później. Potrzebuję trochę więcej czasu, by ją przygotować. Właściwie to wróć jutro. Zrobię ją zacniejszą. W porządku, do jutra. Ja będę musiał tutaj wracać, bo ci zaraz zajubam drewno. Sambor. Dobra, wracamy do... No. Nie będę zadzierał z wilkiem. Bo to się może źle skończyć dla mnie. Dobra, ominąłem go. Dobra, w ogóle ja mam też dwa skille teraz w bieganie. I faktycznie on się wolniej męczy przy biega. O, a nie myślałem, że tutaj jest jakiś wózek rozwalony znowu, ale to po prostu płotek. Pomylić płotek z wózkiem, no. Podobne, no co? Dobrze, ale ja chyba będę wracał do domu. I chyba na tym skończymy odcinek. Ja sobie wrócę, zobaczę, może jeszcze coś znajdę po drodze. Próbuję jeszcze sprzedać w Ghostowi te figurki drewniane, które mi się pewnie nie przydadzą. A wiem, że trochę tam kosztowały. Pamiętam, że tam jakieś dwie chyba, czy jedną nawet zakusiłem po drodze wtedy od Sambora. I sprzedałem. Tylko nie pamiętam teraz, 30? Monet? Jedna figurka? Może? A, zresztą zobaczymy jeszcze może też... zobaczymy, czy czasem nie ma jakiejś fajnej postaci, ale tu chyba już byli, bo Borowie już chyba wyszukiwałem, że nie ma żadnej fajnej postaci. Czyli to, a właśnie, tą wodę chyba trzeba by było po prostu... Właśnie, zaraz sprawdzimy, czy jak dam wiadro z wodą do magazynu żywności, to czy oni będą z tego korzystać? Bo jak tak, to potrzeba by było zrobić więcej wiader. Jakiegoś chłopa bym sobie zabrał, bądź może do warsztatu, który by nam robił wiadra. No i w sumie to jak już ktoś by robił wiadra, to by się też przydało, żeby ktoś nalewał wodę do tych wiader. Ale to w sumie dwie osoby by się przydały. Zobacz, może tutaj kogoś zabiorę przy okazji.
Adelina, pokaż mi swoje towary. Ty masz w ogóle żarcie, nie? Ale... Ja nie o tym. I na jabłkowe. A to sprzedamy. Wino butelkowe. Butelka na wino tutaj teraz jest. To bym chyba sobie zostawił. No coś mi się wydaje, że to będziemy mogli robić w tym wino. Znaczy, wydaje, na pewno będziemy. Drewniana figurka, o właśnie. EC 15 tylko cena? Ale 300 weźmiemy za wszystko, dobra. Dzięki. Bye. See you soon. Ali soon. O, tutaj mamy jakiegoś jednego ziomaczka. Zobaczmy, co on potrafi. No to Mir. Fajne, że... Kupię. Ty nic nie potrafisz. 12 lat. Pogawędka. A ty powiedz, co potrafisz. Jestem osobą o wielu umiejętnościach. Ciężko mi powiedzieć, czy jestem lepsza, czy lub gorsza w konkretnych profesjach. Jednego jestem pewna. Jeszcze... Jest kobieta? Nie. Daj mi jakiekolwiek narzędzia, poradzę sobie z każdą pracą. Tomir, ty mi chcesz zrobić bambuko. Nie dam ci żadnych prac, bo ty jesteś, masz wiele w ręce. Dobra, tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!